Jezus modlił się rozpoczynając działalność. Tak mówi Ewangelia Łukasza, 3 rozdział 21 do 23 wersetu. Modlitwa ma wyprzedzać naszą aktywność. Modlitwa poprzedza działalność. W wieku zaledwie 12 lat Jezus Chrystus, nasz Pan, przebywał w świątyni w Jerozolimie z głębokim przeświadczeniem, że sprawy Jego Ojca mają najwyższy priorytet. Już wtedy wykazywał się najgłębszym oddaniem, które pozostało nienaruszone przez całe jego ziemskie życie. Tam, w świątyni, przysłuchiwał się uczonym w piśmie i zadawał im pytania i udzielał zadziwiających tych ludzi odpowiedzi, gdy sam był przez nich pytany. Ponieważ Ewangelie nic ponadto nie mówią o jego dzieciństwie i młodości, możemy wyjść z założenia, że w tamtym czasie nie podjął jeszcze swojej publicznej działalności. Cierpliwie, w postawie zależności od Boga, czekał na wyznaczony czas, aby rozpocząć swoją publiczną służbę. Około 18 lat później Pan Jezus dał się Janowi ochrzcić w Jordanie. Rozbrzmiewający szeroko głos Jana Chrzciciela, oto Baranek Boży, oznaczał, że poselstwo Jana osiągnęło swój szczyt. Już niebawem miał on zamilknąć, w przeciwieństwie do Słowa Bożego, które stało się człowiekiem, którego posługa właśnie dopiero co się zaczęła. Jest to bardzo interesujące przyglądać się temu, co zostało nam przekazane na temat początku nowego rozdziału w życiu Syna Bożego. Nie zapowiedział on w spektakularny sposób swego wkroczenia. Nie dokonał żadnego cudu i żadną miarą nie przepychał się, aby wyjść na pierwszy plan. Zamiast tego wszystkiego modlił się u progu swojej publicznej działalności, gdy Jan chrzcił go w Jordanie. Poufna więź, która łączyła go z niebiańskim Ojcem, była punktem wyjściowym dla jego służby. Wszystko, co czynił, wynikało z tego wiecznie żywego źródła społeczności z Nim. W tym jest on naszym niedościgłym wzorem. Dlatego patrząc na fragment ze Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, 21 werset do 24 wersetu, gdzie czytamy, że Jezus modlił się rozpoczynając działalność, zauważamy, że modlitwa poprzedza działalność. Leonard Ravenhill stwierdził trafnie, w przypadku każdego jednego chrześcijanina życie duchowe nie jest nigdy głębsze niż jego życie modlitewne. Przed ludźmi możemy próbować odegrać pokazową rolę ludzi uduchowionych, ale w komorze, o czym mówi nam Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 6 werset, gdzie nie widzi nas nikt oprócz samego Boga, każda samozwańcza autoprezentacja znajduje swój koniec. Wielu sług pańskich, którzy są dobrze znani Panu, z samotnej komory sam na sam z Panem, nawet jeśli nie są oni zupełnie znani ludziom, wszyscy byli mężami modlitwy. My dziś niektórych z nich znamy z rzeczy, których przez nich dokonał Bóg. Lecz przykład Pana Jezusa pokazuje, że prawdziwa praprzyczyna tych dokonań spoczywa w szczególności w tym, że często i wielekroć z oddaniem przebywali w obecności Bożej, aby poprzez to stać się użytecznymi naczyniami w ręku ich mistrza. Czy i w Twoim przypadku każda działalność wynika z żywej społeczności z Bogiem? O Panu Jezusie Chrystusie jest wspomniane, że najpierw modlił się, co widzieliśmy w Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, 21 werset, zanim w kolejnym rozdziale podjął się nauczania Słowa Bożego, co widzimy w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, od 16 do 19 wersetu. Apostołowie również poprzedzali posługę Słowa modlitwą i mówili, my pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. Jakie są Twoje priorytety w służbie dla Pana? Ile modlisz się, a ile czasu poświęcasz służbie? Jakie są niebezpieczeństwa odwrócenia kolejności w tych rzeczach?